20 minutach przerwaliśmy ten odcinek, dlatego że ciągle mówiłem tylko o sobie. Mła na wsys. W końcu gadasz z sensem. Witamy Was bardzo gorąco i serdecznie. To jest 4. odcinek programu Jaśni Pan i Pani Mu. Jaśni Pani. To był żarcik. To był żarcik. Ciągle słyszę w komentarzach, że jestem narcyzem, nic bardziej mylnego, daleko mi do tego, a ta maseczka już zapowiada, o czym będzie odcinek. Słuchajcie, porozmawiamy dzisiaj, powspominamy tak naprawdę dzień zaręczyn i naszego ślubu i opowiemy troszkę o tym, jakie emocje nam towarzyszyły. I poruszymy temat, jeżeli mogę pozwolić sobie na to, poruszymy generalnie temat tego, czy w ogóle zaręczyny, czy ślub to już w ogóle, czy warto i dlaczego ten kochliwy, czerwonowłosy po raz piąty stanął na ślubnym kobiercu, a ty po raz drugi. Tak. O tym porozmawiamy. Jeżeli Wam się ten podcast podoba i przyczynia się do tego, że u Was też zaczyna się rozmawiać, bo warto rozmawiać ze sobą, to... Dajcie łapkę w górę. Lub... Włączcie powiadomienia. Dzwoneczek, ale to są powiadomienia, tak? Tak, dzwoni. Tak. I subskrybujcie kanał oczywiście. Tak jest. Dziękujemy bardzo. U nas właśnie. Jak to się zaczęło? Ty mogłabyś też raz założyć. Ja chcę zobaczyć, czy ci w muszce dobrze. Możesz tylko zniszczyć sobie coś? Włosy? Ten make-up. Jakie włosy? Jakie włosy? Jaki make-up? Panie, ale... Panie, coraz bardziej upodabniasz się do Kanady. Nie, to był żarcik, biedactwo. No wiesz co, no tak. Ale ja akurat to ale to nie przy tych, tylko właśnie to jest coś, co mi sprawia wielką radość i przyjemność. Tak. Dobrze, nie brnijmy w to. A ty możesz powiedzieć, ty coraz więcej nie pamiętasz, ale to no dobra, no, możesz coś mi dodać. Brnijmy w to, może wytłumaczmy te rekwizyty, bo to jest, pamiętasz, my dostaliśmy w prezencie maseczki. To jest twoja maseczka ślubna. Tak, misiu ma moją. Misiu ma moją koronkową. A tutaj mamy jeszcze... To nie są majtki. Ale mogłyby być. W sumie powiem ci nie... No. Ale ja chciałem też od razu powiedzieć, to jest materiał na osobny odcinek, ale my nie mamy jakichś specjalnych fetyszy. Nie, ja myślę, że nie będziemy o tym opowiadać, ale słuchaj, zanim do ślubu to daleko. Pamiętasz, co się wydarzyło w grudniu? Tak, my w rodzinie patchworkowej spędzamy Wigilię praktycznie 23 grudnia. Mhm. Dlatego, żeby dzieciaki mogły się później porozjeżdżać do swoich babci, dziadków i rodzin. Więc my spotykamy się 23, to był grudzień roku 2019. Byliśmy ze sobą już praktycznie 7-8. Na paluszkach. 8 miesięcy. Jest. I pomyślałem sobie, że to będzie... A mieszkaliśmy ze sobą 5 miesięcy. Szybko tematyka. Ale ty chcesz złapać, tak? No nie taka, ale ważna. Mieszkaliśmy 5 miesięcy i to był ten moment, kiedy pomyślałem sobie, dobrze, jest, mnie jest dobrze. Czuję się bezpiecznie, czuję się kochany, czuję się dobrze. I to w drugiej części tego programu będziemy rozmawiać, czy sankcjonować takie uczucie, czy nie sankcjonować tego uczucia, czy w nim po prostu trwać. Czy ten papierek jest potrzebny, czy nie? Nawet nie był papierek, bo wtedy w grudniu, 23 grudnia, będąc w dresie, nie takim fajnym jak dzisiaj, znaczy żartuję, no w ogóle, nieważne w jakim, i w kroksach. Nie, to nie jest reklama kroksów. Ja po prostu tak chodzę po domu. Postanowiłem zapytać Polę, czy zechciałaby zostać moją żoną.
Znaczy zapytać to tak, myślę, że to jest za dużo powiedziane, bo oficjalnie to pytanie nie padło. Ja pamiętam, ty właśnie tak podszedłeś do mnie od tyłu, tutaj przytuliłeś i powiedziałeś coś w stylu właśnie, że to właściwie to chyba nawet nie ma sensu pytać, bo no bo to wszystko wszyscy wiemy. Ja muszę też wyjaśnić. I dałeś mi pierścionek, więc tak naprawdę. Muszę też wyjaśnić jedną rzecz, bo to też jest. Wbrew pozorom nie jest to bez znaczenia, bo wtedy byliśmy. Znaczy, ja byłem na tak zwanej odbudowie, czyli generalnie byłem już po ogłoszeniu upadłości i miałem plan spłaty, czyli jeszcze kolejne 3 lata później tam spłacasz. I. Praktycznie, no, nie do końca mi na pierścionek było stać. Więc musiałem troszeczkę przykombinować. No ale jak na zamówienie robiłeś pierścionek? Nie kupiłeś go w... A to jest, przepraszam, że tak powiem, ale to jest moja tajemnica. No ja wiem, okay? Ja wiem, ale to... W każdym bądź razie ten pierścionek... Pewnie niewiele, ale, bo chodziło o symbol, ale generalnie dotarł dopiero na godzinę 23 w Wigilię, więc można powiedzieć przed pasterką. No w ostatniej chwili dotarł. Dotarł w ostatniej chwili. I w związku z tym mieliśmy nieplanowanego gościa u nas na Wigilii, prawda? Jedno nakrycie, tak. Jedno nakrycie się dodatkowo zostało wykorzystane dla pana jubilera, który ten pierścionek wziął. Do przyjaciela, można powiedzieć. Od tego wieczoru się zaczęła ta znajomość. Teraz już tak, ale wtedy przyjechał i uwaga, no dzień przed Wigilią, to też jest takie poświęcenie, prawda? Przed tą planową Wigilią 24. Tak. To było dla mnie bardzo ważne, ale też nie... Zastanawiałem się cały czas, czy temu wszystkiemu musi jakaś specjalna otoczka towarzyszyć. Generalnie, jeżeli to uczucie jest bardzo szczere, to wydaje mi się, że ta otoczka jest nie do końca potrzebna. Bo to jest podjęcie takiej samej... Znaczy, dobra, komuś się mogłoby wydawać, że to jest jakaś mega ważna decyzja. Każda decyzja dotycząca partnera jest ważna. Każda. Ja nie rozgraniczam tego, czy przecież zapytanie kogoś, czy chciałby zostać twoim mężem, czy twoją żoną, to oznacza nic więcej, jak tylko spytanie, czy zasłużyłem sobie na to, żebyś rozważyła pozostanie ze mną do końca życia. I ja wiem teraz, wszyscy hejterzy powiedzą, okej, ale to mówiłeś tam 4 razy wcześniej i tak dalej. Tak, ale mówiłem za każdym razem. Szczerze. Mhm. No dobrze, ale zobacz, ale mówisz, że może ta otoczka nie ma znaczenia, no ale z drugiej strony myślę, że to jest dla każdego ważny taki moment tej deklaracji, bo to świadczy o tym, że ten związek wstępuje już na taki troszkę inny tor, gdzie myślimy o tej drugiej osobie na poważnie, a nie jest to tak na zasadzie, okej, chodźmy ze sobą, dopóki nam po drodze. No nie, jest pytanie i musimy się zdeklarować. Oczywiście jeszcze zaręczyny nie oznaczają ślubu, aczkolwiek myślę, że to jest dosyć istotne. No i pytanie, no ty byłeś w dresach i w kroksach. Nie, bo mi się wydaje w ogóle, przepraszam, nie chcę ci przerywać, ale to jest troszeczkę tak. Ci, którzy idą na wielki życiowy kompromis, może czasami, albo bardzo się boją, no to muszą to w jakiś wyjątkowy sposób oznaczyć, celebrować, nikogo nie obrażając absolutnie. Dla mnie to było takie samo pytanie, ja bym ci bardziej chciał zadać pytanie, czy będziesz ze mną przynajmniej raz w tygodniu tańczyć, mimo że nie potrafię? No bo nie jestem żadnym tancerzem, ale gdzieś tam puszczam to Shadow, czy Johnny'ego Cash'a, czy cokolwiek, co tam słuchamy, czy Falco. I sobie zatańczymy do tego. Czy zatańcz ze mną, bo do tego też tańczymy już teraz. I generalnie
to jest dla mnie takie samo celebrowanie momentu, jak postawienie tego pytania. I dla mnie nie miało znaczenia, że był twój tata, że były dzieci, bo ja nie zadawałem im tego pytania, tylko tobie. Jeżeli dla kogoś to jest nieważne, albo wydaje im się, że zmienią swoje życie dzięki temu, to są w błędzie, bo dokładnie tak jak można nic nie robić, można tego pytania w ogóle nie zadawać. Oczywiście, bo docelowo liczy się zupełnie coś innego. I w moim odczuciu to był bardzo piękny moment. Jak gdyby ja bym niczego nie zmieniła. Ja bym niczego nie zmieniła. I tych twoich krosów, i tego dresu, i tego, że Adaś rozbił butelkę soku. Śmialiśmy się wtedy, że na szczęście. Ale też jestem w stanie zrozumieć, że każdy ten moment przeżywa inaczej, prawda? Nic nie oszuka. Okej. Więc no ja bym nie zmieniła, aczkolwiek... No i to chyba też jest dobre, że ty sobie nie plujesz w brodę po 4 latach, że o, mogłem to zrobić inaczej. Znaczy, mogłem to zrobić inaczej, ale to... Generalnie wtedy mnie, po pierwsze, nie było jakby specjalnie stać, a po drugie, wiesz, mi się wydawało, że to, zresztą do tej pory mi się tak wydaje, że to, co jest pomiędzy nami, to jest takie po prostu naturalne, takie szczere, takie z jednej strony niezwykłe, ale z drugiej strony bardzo codzienne. Ja nie wiem, czy nie masz takiego wrażenia. Że takie niewymuszone, tak? Nie masz takiego wrażenia, że zachowujemy się, jakbyśmy byli od zawsze razem? No troszkę tak, ale wiesz, jedno z drugiego jak gdyby nie wyklucza. No ta, wiesz, ta nasza naturalność i swoboda w byciu ze sobą nie wyklucza celebrowania momentów. No to tak jest, tak, to jest tak jak, wiesz, z naszym drugim ślubem. Ale zanim do niego dojdziemy, może wspomnijmy o pierwszym, bo zaręczyny były w grudniu, a ślub nasz, niestety pandemiczny, w kwietniu. I nie wiem, ale jak u ciebie... Ale to była bardzo fajna impreza. Serio? Znaczy, mówisz serio, tak? Tak, mówię serio. Dlatego... Ja uważam, wczoraj tak o tym pomyślałam, że tak jak sobie myślałam o tym odcinku, że... Przyjechali nasi przyjaciele, no, ale to dziś nie jak mieszka. No, ale to wcale nie tak, kochanie, było. Tak. Znaczy, no przyjechali, owszem, ale plany były zupełnie inne. Mieliśmy się rodzinnie spotkać tutaj w ogrodzie, miał być piękny namiot, miały być kwiaty, a finalnie wiesz, jak było? Wiesz, skąd ja kwiatki brałam? Swój bukiet. Z ogrodu? Nie, bo to był kwiecień, jeszcze nie rosły. Zresztą my nie mamy kwiatków w ogrodzie. Skąd wziąłeś? Z poczty kwiatowej. Rozumiesz? Zamawiałam swój bukiet ślubny. Sama? Sama w poczcie kwiatowej. No dobra. Tak samo jak się sama malowałam i to wszystko było takie... I właśnie mówię, że wczoraj o tym myślałam i że tak jak wspominałam fantastycznie ten moment zaręczyn, że to był piękny moment, tak ten ślub, tak wczoraj sobie pomyślałam, że w sumie to był całkiem przykry, bo ani nie mieliśmy bliskich przy sobie, ani... No zabawnie, czy... Okej. Okay. No, może zabawnie było, ale... Oczywiście, że dla mnie liczył się gest. I po pierwsze, Pola miała sukienkę od Grzesia Kasperka, który robił zawsze dla mnie wyjątkowe kostiumy. I jak zobaczyłem projekt tej sukienki, który był tak prosty, że mówię... No, to by się ta sukienka nie podobała. Ja widziałam, ja sobie wyobrażałam, że ja zejdę po tych schodach w tej sukience. Ale ona taka jest, ale nie, dobrze, ale ja zaakceptowałem to. Że wow, a ja widziałam w twoim spojrzeniu. Po prostu jak taka, wiesz, no, biedna kura, no. Ale nie, tak jak ja kocham twoje spódnice, naprawdę, to żadna moja żona nie chodziła w spódnicach. Ja się przyzwyczaiłem do tego, że chodzisz w spódnicy i uważam, że to jest taki zupełnie inny, znaczy taki kobiecy styl elegancji, którą ja polubiłem. To ty mnie do tego przekonałaś. Mhm. Dwa, jeżeli pozwolę sobie powiedzieć. Ta sukienka, tak, była prosta, ale ja naprawdę zrozumiałem, jeżeli o to ci chodzi,
że ona ma się tobie podobać, a nie mnie. Ale ty przeżywałeś właśnie to mocno. Jejku, w ogóle wszystkie twoje żony miały wspaniałe spółki. Ja nie mówiłem takich balowe, rzeczy, nie gadaj takich rzeczy, bo nie mówiłem. Nie, Grzesiu nie robił wspaniałe sukienki balowe. Nie mówiłem o tym, że Grzesiu robił A ja sobie wybrałam sukienki. To jest niesprawiedliwe, dlatego że ja mówiłem o kostiumach, a nie o sukienkach. Tylko generalnie, jeżeli masz projektanta, który ma trochę fantazji, to ciężko mu uszyć worek. Znaczy ten, żart. Drodzy Państwo, no i widzicie, właśnie o tym mówię. Ale to był żart. Ale dobrze, ja tutaj, to jest może właśnie dobry moment, gdzie ja wstawię po prostu zdjęcie tej sukienki i drogie panie ocenicie same. Dobrze, pójsiku. Mówisz serio? Tak. Że przerwa? Tak, bo ze śmiechu. Akurat. To nie, piękna. To ty zdewaluowałaś, próbowałaś zdewaluować ten ślub, bo to nie było tak. Dla mnie to był bardzo ważny moment. Pojechaliśmy, kolega przyjechał, no bo mieliśmy tylko świadków i to była cudowna pora. Ale pamiętaj, że jeszcze gdyby Maciek z Agnieszką nie przywieźli tortu ze sobą, to nawet tortu byśmy nie mieli. Oczywiście taki mały symboliczny, bo było wszystko zamknięte. Ale mieli po pierwsze dobry samochód, więc pojechaliśmy bardzo dobrym samochodem. Ale pamiętasz, jak było na ulicach wtedy? Pusto. Było pusto. To w ogóle był obraz postapokaliptyczny. Pamiętasz? My jechaliśmy i w ogóle żywego ducha nie było. Ale najfajniejsze w tym wszystkim jest... I jeszcze ten magnetofon w tym urzędzie stanu cywilnego. Trochę się zacinało, ale nie róbmy scen. To była płyta w ogóle, nie magnetofon. To był magnetofon, ale... Z magnetofonem, ale jeszcze z CD. I pam, pam, param, pam, 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 par, pam, pam. I jedno ma to samo. I taka konsternacja, i my w tych maseczkach. I nie wiemy, czy możemy zdjąć, żeby chociaż sobie zdjęcie zrobić. Żeby buzi sobie dać. Tak. Ja pamiętam, głos mi się bardzo łamał, ale to właśnie widzisz, chciałam zapytać, bo ja bardzo przeżywałam ten wyjazd. A ja mam to nagrane? O, puszczę fragmencik. Tak, mamy filmiki ze ślubu, tak. Ja pamiętam, a pamiętasz, co dostałeś ode mnie w prezencie ślubnym? Pewnie. No. Kłamco. O, dziękuję, że myślałaś o mnie wtedy. Jaki kłamca. Podarowałam ci życzenia ślubne od twoich ulubionych Star Trekowych aktorów. Mówię o tym. I ile razy to oglądałeś od tamtej pory? Właśnie ani napisała, razy. Napisała do make-up artist naszej koleżanki. Do Jacqueline, tak? Tak, do Jacqueline napisała i ściągnęła naprawdę od gwiazd Star Treka życzenia dla nas. Ślubne. Dobra, też wstawię. Ale ja przykryć. Ja pamiętam, ja się tak jarałam w ogóle tymi życzeniami. Ten wstyd, który teraz mam na twarzy z powodu tego, że... Ja się tak cieszyłam, tak się ekscytowałam. Ja się bardziej ekscytowałam, wiesz, tymi życzeniami, że ci w ogóle taką radość sprawię, niż tym, że tam właśnie, wiesz, ten ślub i tak. Ale stresowałam się. Nie wiem jak ty, ale ja się rzeczywiście bardzo stresowałam, bo to nie ma znaczenia, że to był mój drugi ślub, czy w ogóle myślę, że ilość tak naprawdę nie ma znaczenia, bo jeśli traktujesz poważnie, no to też poważnie do bycia ze sobą. Doprowadź do końca. Czy bardzo ładnie traktujesz. Bardzo ładnie ktoś tam powiedział, że czy to jest miłość, okazuje się na końcu. No to pracujemy nad tym każdego dnia. Nie wiem, czy jest ktoś, kto zagwarantuje, że to wszystko, że całe życie będzie bajką do końca życia. Mam nadzieję, że to zależy trochę od nas, trochę od przypadków losowych. Nie wiem, ale chcę powiedzieć, że mówię ci, że chcę być z tobą do końca życia. No dobrze, chcę. Ale to nie rozważa, ale nie zastanawiałeś? Dlatego wybaczam wszystko. No dobrze, ale nie zastanawiałeś się nad tym, bo ja miałam takie myśli. Ja rzeczywiście, ale ja bardzo tak odpowiedzialnie do tego tematu podeszłam i w ogóle podchodzę odpowiedzialnie do tematu małżeństwa. Wiesz doskonale, że moim mottem jest tak się ma, jak się dba. Ale wtedy pojawiło się takie pytanie, kurczę, no raz się nie udało, może wcale mi to nie jest pisane, może dobrze jest, jak jest, może niepotrzebnie się będziemy pakować w formalności. Formalność, okej. Nie chodzi o formalność, bo przecież, dobra, nie musisz tego podpisywać, ale nawet jak jesteś ze sobą,
przez te wszystkie lata. Wiadomo, nie ma jeszcze takich sensu stricte związków partnerskich, tak? Sformalizowanych. Generalnie myślimy, mieszkamy ze sobą, dzielimy ze sobą wszystko. Dobra, ja rozumiem, że nie podpisujemy papierka. O, dobra, on jest niepotrzebny. Czy naprawdę chodzi tylko o ten papierek? Jakbym miał po prostu 40 dziewczyn, to by było już ok, a bo 5 żon to za dużo, a 40 dziewczyn jest ok? No tak, bo to jest tak, to jest bardzo dobre czy to mogłaby być 30 facetami, ale nie możesz czy lepiej mieć 5 żon, czy 40 kochanek na przykład, nie? Ja mam kochanek 0. I zawsze miałem 0. No ja. No dobrze, no ale to no, w dalszym ciągu jest ważny moment i ważne wydarzenie. Ty nie miałeś żadnych, nie stresowałeś się, nie pojawiały się w twojej głowie pytania przed tym ślubem? Wiesz co, mi się wydaje, że tak naprawdę Polcia do dzisiaj sobie zadaje pytania. Przed nami jest budowa domu, przed nami jest wychowanie dwójki dzieci. Ja cały czas mam pytania. No nie tylko dwójki, bo dzieci mamy więcej. Tak, no ale, ale dobrze, ale je mieliśmy przed naszym związkiem i w dalszym ciągu też je trzeba oczywiście wychowywać, natomiast generalnie no, na naszych barkach jest odpowiedzialność za to, żeby tą dwójkę naszych wspólnych dzieci dać im normalny dom, takiego jakie nasze dzieci nie miały. No tak, a do tego nie jest wcale się potrzebny tak naprawdę. Nie jest, okej, okay, dobra, więc ja to co powiedziałem przed chwilą, do tego nie jest potrzebny ślub, okej. Okay. Ale ja zadałem pytanie i dostałem odpowiedź. Ale wiesz co? Więc dostałem z tego. A jakbym ci powiedziała, jakbym ci odmówiła, to byś się zdziwił? No, na pewno, znaczy na pewno mógłbym teraz udawać, żebym się nie zdziwił. No nie, no zdziwiłbym się, ale musiałbym z tym żyć, no. A ciekawe jak to jest, no, w sensie, no bo to jest jak gdyby zmienia twoje wyobrażenie na temat chyba troszkę związku. Oczywiście powody odmowy mogą być przeróżne i te takie najbardziej sensowne, ale no, trochę mnie rozbawiła ta wizja. Ja myślę generalnie, że... Aha. Bardzo śmieszne. Nie, ale to wiesz, to taki gag sytuacyjny. Nie, jak zadajesz pytanie, to liczysz się z tym, że ktoś może powiedzieć nie. No, ale przecież w naszym przypadku to było poprzedzone jakimiś tam rozmowami o tym generalnie, czy chcemy, w jaki sposób. Ale jeżeli komuś się wydaje, że jesteśmy w stanie wszystko wyjaśnić sobie przed, no bzdura. Nie, oczywiście, że nie, tym bardziej, że nasza codzienność tak naprawdę nieustannie nas zaskakuje i dochodzą nowe elementy, z którymi trzeba się mierzyć, więc dlatego też związek ewoluuje. I to jest, myślę, całkiem normalne. Dobrze. Pamiętasz nasz pierwszy taniec? No, nie przypominaj mi, ale pierwszy taniec gdzie? Na mieliśmy pierwszy taniec. Ale no ślubny. Ale mówisz ten w domu? W biurze. W biurze. Nie wiem, właśnie to takie trochę głupio mi o tym mówić, dlatego że to są właśnie. To są takie. Znaczy nie chodzi o to, żeby to było spektakularne. Z jednej strony fajnie, bo. Ktoś może powiedzieć, że to teraz dorabiam ideologię. Nie, ale to było bardzo szczere, proste, no dosyć prymitywne, no dlatego, że nie było warunków. I tańczyliśmy gdzieś tam w korytarzu po prostu. No tak, ale zobacz. Nie, ale... było cudownie. Dobra, a najpierw odpowiem na pytanie. Tak, tak, ale zobacz. Później po tym naszym pandemicznym ślubie ty dosyć często podkreślałeś, że o, my sobie jeszcze to odbijemy. I zrobimy to nasze wesele z bliskimi tak, jak powinno ono wyglądać. Czyli gdzieś tam miałeś z tyłu głowy od samego początku, że no, stać nas na więcej. Pola, generalnie przez tych dobrych kilka miesięcy, bo to byliśmy już wtedy, jak braliśmy ślub, to byliśmy rok razem. Generalnie poznała cię cała masa moich znajomych. Z twojej strony była tylko były dwie osoby. Nie garstka.
dwie osoby. Twój tata, którego na ślubie zresztą, przepraszam, nie było. No bo nikogo nie było na ślubie. Tak, no dopiero później na weselu był, tak, na weselu, na weselu ile, dwa lata później, tak, dobrze. No to było to przed chwilą. No, to był tata i był Sebastian. A tak naprawdę, przepraszam, ale rozlałem kawę przed odcinkiem i znowu muszę skarpetkami. No właśnie mówię, że znowu to robisz. No przepraszam. No nie, bo mnie wkurza, bo mam ten. Tak sobie myślę, że wypadałoby po prostu, przecież zobacz, już wtedy wszyscy nas się pytali, ale jak to wzięliście ślub, jak to? No normalnie, po prostu wzięliśmy ślub i nikomu nie powiedzieliśmy, bo nie mogliśmy i tak nikogo zaprosić. Ja mam bardzo niewielu przyjaciół i ludzi, którzy życzą mi dobrze, w związku z czym pewnie, że chciałbym się z nimi podzielić moim szczęściem trochę też. Myślę, że to wypada po prostu. Nie? Znaczy, nie jest, że jest taki mus. Ale tak właśnie, jak wspominam nasze wesele, czyli impreza numer 3. Były zaręczyny, był ślub i potem nasze wesele, to wrześniowe, które zbiegło się z twoją 50. To ja właśnie tak je wspominam, jako wydarzenie, kiedy mogliśmy się tym szczęściem naszym dzielić. I rzeczywiście ci ludzie, którzy byli wtedy z nami, to się dało odczuć, że oni są nie po to, żeby, wiesz, zobaczyć, jak się bawimy, czy żeby, nie wiem, porobić sobie zdjęcia, tylko oni rzeczywiście byli, żeby z nami wspólnie się cieszyć. I to było niesamowite przeżycie dla mnie. Tak. Ja wspominam to piękne wydarzenie. Nie będę dewaluował innych wydarzeń tego typu w swoim życiu, ale tutaj naprawdę byli sami przyjaciele. Ja miałam suknię. Dwie nawet. Tak, zrobione przez Patrycję. No. No i to troszkę było tak. Tak, i to już było, to już lepiej wyglądało. Lepiej, no wyglądało cudownie, było cudownie. Znaczy lepiej, mówię o poprzedniej sukni, którą A, okej. Okay. Do sukni zmierzasz? Nie, ale wiesz, mówię to tylko dlatego, że rzeczywiście było to nam potrzebne po prostu nie tyle psychicznie, ale dlatego, żeby podziękować tym wszystkim ludziom, którzy przez te ostatnie lata nam też pomogli i nam kibicowali, bo to było bardzo ważne. Nie mamy wiele takich osób. Tak, ja pamiętam, był taki moment na naszej imprezie, właśnie na tym naszym weselu, gdzie podziękowałam wszystkim za zaufanie, które mnie obdarzyli, bo tak naprawdę nigdy wcześniej nie miałam okazji. A to troszkę chyba też było tak, no na pewno się nasłuchałeś, że o właśnie po co ci kolejna żona, albo ludzie tak sceptycznie do tego podchodzili. Znaczy nie wiadomo, co słyszę częściej, po co mi następna żona, albo to, że jestem bawidankiem, więc generalnie no, któryś z tych słyszę za każdym razem, muszę z tym żyć, ale żeby to nie wyszło, tak chcę ci powiedzieć, że ta impreza dla znajomych, ona śmignęła tak, była w cudownej atmosferze i ty nie musiałaś niczego udowadniać. Jeżeli w ten sposób się czułaś, to absolutnie nie. Nie, ale nie ja udowadniać, myślę... tylko ja właśnie podziękowałam za to zaufanie, bo jak gdyby czułam wsparcie tych ludzi i czułam ich bliskość i czułam, że oni są tam rzeczywiście dla nas. I z pięknymi intencjami, a nie dlatego, że nie wiem, z jakiegokolwiek innego powodu, więc to nie na zasadzie udowadniania, ale to no, wydarzenie było wspaniałe. Ja pamiętam, że ja przez bardzo długo w ogóle nie mogłam dojść do siebie po tym weselu, w sensie tak psychicznie, bo byłam tak po prostu, wiesz, naładowana pozytywnymi emocjami, pięknymi emocjami. Chcieli ci oddać tą energię. To nie bierze się tak znikąd. Ja na przykład to samo mam na co dzień na koncertach. Oczywiście daję z siebie gdzieś tam dużo, ale ja też czerpię z ludzi energię, biorę energię, którą oni mi potrafią oddać. To myślę, że to działa obopólnie, ale ponieważ zbliżamy się powoli do końca, to twoje podsumowanie generalnie, jeżeli chodzi tak generalnie, bo wiadomo, u nas
w grę wchodzą emocje osobiste. Znamy się nie od dzisiaj, przebywamy ze sobą przecież na co dzień, ale co byś powiedziała tym, którzy nie mogą się zdecydować na te zaręczyny? Jeśli nie mogą się zdecydować, to niech się nie decydują, bo albo wiesz, albo nie wiesz tego. Czy jest ci to potrzebne, czy niepotrzebne, czy chcesz być z tą osobą do końca życia, czy nie. Jeśli się zaczynasz nad tym zastanawiać i zwlekać, ja ostatnio właśnie gdzieś taki czytałam komentarz, że jeśli facet się nie oświadczy tam, nie wiem, przez pierwsze 2 lata, to już później tego nie zrobi. I myślę, że troszkę jest, wiadomo, że każda sytuacja jest inna. Poza takich, którzy oświadczyli się po 15 latach i się rozpadło. Oczywiście, ale to właśnie myślę, że to jest właśnie... Ale to nie jest reguła. To jest właśnie to, że jeśli nie jesteś pewien, to właśnie tak się migasz, wahasz i potem robisz za namową rodziny i finalnie się wszystko roz... małżeństwo nie jest potrzebne, no to oczywiście hej, przecież można normalnie żyć razem, a jednak osobno. Tak można również żyć. No pytanie, czy wam jest to potrzebne. Ja chcę dać to poczucie, że jestem na to gotowy, że jestem otwarty i że chcę. A czy coś może się nie udać? No zawsze może się nie udać. Zawsze może się nie udać. Dlaczego tak w twoim przypadku się nie udało? Nie powiem tak, także co to za różnica. Ale zadałem pytanie. Że co, moje pierwsze małżeństwo? Tak. Nie. Bo właśnie nie będziemy... Młodzi, ale nie będziemy o tym rozmawiać. Wiadomo, że na rozstanie składa się bardzo wiele czynników i to nie decyduje jedna rzecz, jedna cecha, jedna wada. Na to się pracuje latami, więc myślę, że tyle, ile ja bym mogła powiedzieć na ten temat, tyle ty byś mógł dołożyć. Drugie tyle. True. Pewnie. Ale to myślę, że nie ma znaczenia. Ważne jest to, żeby wyciągnąć jakąś lekcję, jakieś wnioski i starać się ich nie popełniać później. A jeżeli nawet już dojdzie do tych oświadczeń, nie oświadczycie się... Aczkolwiek powiem, mogę jeszcze tylko wtrącić, bo ja dostaję bardzo dużo wiadomości od kobiet, które boją się wejść w ten nowy związek, no bo właśnie pierwszy się nie uda, no bo są dzieci i one nie wierzą, że sobie to życie ułożą. Ja za każdym razem odpisuję to samo, że przede wszystkim samemu sobie trzeba dać szansę. I tyle. Bo nikt za nas tego życia nie przeżyje. Czyli tak czy nie? No tak się nie da powiedzieć pewnie. No tak czy nie? Ale co? Ryzykować czy nie? No pewnie, że ryzykować. Okej. Okay. Bo życia się nie da powtórzyć, tak? Oczywiście, no to zależy, no bo wiadomo, jedni potrzebują więcej czasu na przerobienie pewnych sytuacji, inni potrzebują tego czasu mniej, a inni jeszcze na swój sposób sobie radzą. Tak, przede wszystkim jedną rzecz, jeżeli jesteście gotowi również na to, żeby być samotnymi, to też jest okej. Okay. Hej. Jezu, w ogóle, ale wiesz, jaka ta końcówka jest, jakbyśmy byli parą specjalistów i ekspertów. Nie jesteśmy. Absolutnie. Nie jesteśmy. Mamy własne doświadczenia. Nasze doświadczenia nie są waszymi doświadczeniami. Każdy ma własne. Możemy wypowiadać się tylko za siebie. Natomiast pytanie, czy sankcjonować związek? Dla mnie jest to ważne. Dla was nie musi. Okay. Pytanie, z czym wchodzisz, bo... O, tak, to są jeszcze nasze ślubne... To nie są laleczki voodoo, absolutnie, ale to są od pani Uli. To są nasze prezenty ślubne, nasze laleczki. Chciałam tylko powiedzieć na koniec, że pytanie, z jakim podejściem w to małżeństwo wchodzisz, bo niestety zauważyłam, że coraz więcej jest przypadków, że nie, no okej, okay, no mogę przecież ten ślub wziąć, a w razie czego się rozwiodę. To jest słabe. Więc... Takiego założenia nie wolno mieć zdecydowanie. Myślę, że zróbcie wszystko, co możliwe, żeby się udało. Oczywiście nic na siłę, bo nie ma sensu, żeby się w życiu męczyć. Tak, to są właśnie pytania, które często są mnie zadawane. A czy ci nie przeszkadzało, że Michał miał tyle żon przed tobą i nie obawiałaś się, że podzielisz ich los? No kurczę, no gdybym się obawiała, to bym nie brała sobie ciebie za męża. Wiesz, o co chodzi? No bo to... To jest w ogóle niemożliwe, żeby tego tematu, żeby ten temat dokończyć w 35 minut. Gdybym zakładała, że się z tobą w razie czego rozwiodę, no to po co ja mam ten ślub brać i zawracać wszystkim głowę i udawać, że jesteśmy rodziną przez w zasadzie... O, bratki, kochanie, się rozstaniemy. Przez bratki. No jakieś coś? Tak, żebyś na mnie posadziła bratki.
Ojejku, przestań. A teraz idziemy pod pierzynę, pani Wiśniewska. Dziękujemy wam bardzo za odcinek numer 4. Zapraszamy na piątkę, bo też będzie coś się fajnego działo. Hop. Pa.